jako kreatywna. Dzisiaj będzie druga część pola lumpeksowego z mojego wyjazdu do Zaklikowa i zakupów w Janowie. Dzisiaj będą z nowego sklepu i z takiej malutkiej wyprzedaży w innym sklepie w Zaklikowie zakupy. Zapraszam Was, naprawdę będą ciekawe rzeczy, też rzeczy do domu i to z Jedwabiu. Także będziecie mogli zrobić naprawdę dzisiaj super deal. I zapraszam Was, już teraz namierzymy na stylizację w nowych trendach i na relacje ze świetnego nowego lumpeksu właśnie w Zaklikowie. Oczywiście proszę Was też bardzo o polubienie filmu, jeśli Wam się spodoba. To jest bardzo ważne dla rozszerzenia zasięgów i w ogóle dla istnienia kanału, i o zasubskrybowanie kanału, jeśli taka tematyka jest dla Was. Jestem w Zaklikowie przed nowym second handem, dopiero otwartym niedawno. Dzisiaj jest nowa dostawa, słuchajcie, byłam wczoraj na rekonesans, super sklep, zaraz zobaczycie, dlaczego nazywa się Drapciuszek. Słuchajcie, sklepik to jest rodzinny biznes, jak widzicie, cała rodzina obsługuje, a pan robił meble. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Zobaczcie, jaki fajny wystrój. Słuchajcie, naprawdę sklepik jest bardzo przyjemny i w całym sklepiku wykorzystane jest stare drewno, przerobione, przetworzone, opalone i zrobione są z niego super, super meble. No i powiem Wam, że troszeczkę zazdroszczę, bo bardzo mi się podoba wystrój, super, to jest wszystko ekstra zrobione, ręcznie wykonane, różne też takie do sprzedaży, elementy, mebelki, super. Zobaczcie, jakie super rzeczy. Półeczka, wieszaczek. Może być nawet wyżej, jak ktoś jest wyższy. Ale świetnie to wygląda. Na kluczyki. Piękny i twórca. Teraz Wam pokażę trochę asortymentu. Tutaj jest bluza bawełniana, taka oversize'owa. Naprawdę też spoko. Dużo ładnych rzeczy. I powiem Wam, że jest to na pewno najlepiej zaopatrzony lumpeks w Zaklikowie. Znalazłam kilka naprawdę świetnych perełek. Oczywiście nie wszystkie się tam nadawały dla mnie, tym bardziej, że ja musiałam zabrać wszystko ze sobą, więc nie mogłam się obkupić jak nie wiadomo co. To była bardzo fajna suknia haftowana koralami. Bardzo fajne buty marki Geox, oddychające, ze skóry i w ogóle. Trampki, tenisówki z Adidasa, oryginalne jak nowe. Piękna koszula wiskozowa w paseczki, ale naprawdę śliczna. W dużym rozmiarze, no super, po prostu super. Sukienka z bawełny, z takimi falbanami i rozcięciem, świetnym detalem na plecach. Zobaczcie, jak bardzo fajnie to jest wykonane, z taką koronką na około trójkąta. Tutaj był taki fajny, wiskozowy, krótki sweterek, ale troszkę za krótki, jak widzicie, niestety. Piękna, śliczna sukienka w rozmiarze L, z rozcięciem również na udzie, w takim bardzo modnym kolorze i kroju, także się bardzo ucieszyłam, że ją znalazłam. Później ją zobaczycie. Pewnie słyszycie dziwny hałas, bardzo Was przepraszam, ale nie mam możliwości tym razem nagrać w weekend, w niedzielę filmu, po prostu, żeby nie było hałasu, więc no, trzeba będzie się przez niego po prostu przebić. Lecimy, słuchajcie, mam nadzieję, że się Wam podobał sklep, naprawdę jest super, ja sobie kupiłam bardzo fajną półkę, zrobioną ze świńskiego koryta, to mnie strasznie rozśmieszyło, ale to naprawdę to stare drewno ma taki fajny feel, jest takie nostalgiczne trochę, jest bardzo ciekawe, te kształty są takie organiczne, mnie się to osobiście bardzo podoba, a do takiego drewnianego domu jak ten takie rzeczy naprawdę pasują i są też bardzo nowoczesne, bo właśnie takie z tego drapanego drewna rzeczy są teraz w ogóle bardzo modne i są w takich ekotrendach, że tak powiem, taki recykling współczesny. Także lecimy, słuchajcie, teraz do zakupów. Pokażę Wam najpierw rzeczy właśnie z tego nowego sklepu. Już tam w przebitkach trochę widzieliście. I najlepsze właśnie kupiłam tam, słuchajcie, buty. Mają naprawdę fajne buty sportowe w super stanie. I kupiłam Adidasy, muszę zdjąć. Tenisówki od Adidasa, słuchajcie, nowiutkie. No jak nie wierzycie, to Wam teraz pokażę. One nie były przeze mnie prane, tylko dezynfekowane. Oczywiście oryginalne, zobaczcie jakie super, ja je teraz mam już na nodze, ale tak to były nienoszone. W idealnej dla mnie, tutaj macie wszystkie metki oczywiście. I
idealna dla mnie kolorystyka. Właśnie szukałam białych butów sportowych, jestem taka szczęśliwa. Jeszcze z żółtym i z niebieskim, czyli w ogóle w takich kolorach dosłownie jak ta sukienka. Więc zobaczcie, bo zrobiłam Wam specjalnie stylówkę, bo to jest właśnie dokładnie taki rodzaj butów, jaki chciałam do sukienek lnianych, do tych takich w stylu old money, czyli w paseczki. No i zrobiłam Wam tam właśnie przebitki stylizacyjne z tą sukienką i z żółtym paskiem, który nawiązuje i do tyłu tego bucika, i do tego paska tutaj na sukience żółtego. No i właśnie wszystko jest takie dobrane kolorystycznie. Oczywiście można przełamać tą, powiedzmy, taką lekką monotonię kolorystyczną czymś wyrazistym, na przykład tutaj fioletowa torebka, a w tym roku, nie wiem czy wiecie, ale właśnie takie są trendy, że jakiś element taki w bardzo wyrazistym kolorze, który się wybija ze stylizacji, jest bardzo modny. Także coś w takim wybijającym się kolorze można sobie zawsze dołożyć do stylizacji, żeby ją trochę urozmaicić. No i teraz spróbowałam oczywiście czego? Kokardy modnej w tym sezonie, zrobionej z krawata z ostatniego filmiku, także naprawdę podoba mi się to, fajna stylizacja, mam do tego jeszcze taki sweter w paski, także w ogóle mogłoby być już ekstra super. Te trampki będą mi też do takiej lnianej sukienki z Zary długiej maxi pasować, takiej klasycznej, która zresztą chyba jest w ogóle w czołówce mojej. No także naprawdę, naprawdę jestem mega zadowolona. Pokażę Wam też przebitki z tymi oto butami, bo też kupiłam je sobie, to są Geoxy oryginalne. Na pewno wiecie, co za marka Geox, takie oddychające buty super jakości. Tutaj mam, widzicie, jest oddychająca podeszwa. Naprawdę idealny stan, słuchajcie, tych butów. Nie wierzę, że w ogóle w tak super stanie jak nowe te buty są. Zobaczcie, jaka jest podeszwa w ogóle w środku, w jakim stanie i nic nie przybrudzone. Oczywiście nie trzeba mówić, że buty są skórzane, ale to są takie buty, które raczej na gorszą pogodę albo na jesień już. Znowu w super kolorystyce, piękny odcień niebieskiego, takiego jasnego granatu, piękny. No i też do tego kombinezona, co ostatnio Wam pokazywałam, je mierzę. No i w ogóle też będą fajne do jeansów. Do jeansów na przykład rurek, do jeansów z prostą nogawką, takich trochę krótszych, które też mam. Będą na pewno pięknie się prezentowały, więc jestem mega szczęśliwa. Ale do tej sukienki też by pasowały. Zobaczcie na kolory. Także tadam! Happy! Pokażę Wam teraz piękne, bardzo piękne, bardzo markowe baleriny ze skóry marki, chyba się to czyta Savage albo Cavage, trudno powiedzieć. Jak ktoś wie, to dajcie znać koniecznie. Może to jest jakaś francuska firma? Chyba tak. Napisane jest, że zrobione w Brazylii, ręcznie robione w Brazylii. Zobaczcie, jakie w ogóle naprawdę stan jest, jakby te buty może raz były włożone albo tylko mierzone, bo nawet ta czerwona podeszwa nie jest specjalnie zarysowana. W środku nówka. Oczywiście baleriny są teraz bardzo, bardzo w trendach, a tak idealny stan to się prawie nie zdarza, że one są w ogóle totalnie nieużywane, nieporysowane, nic. Po prostu no jak nowe. I to jest oczywiście wszystko skóra. Jest tu nawet napisane pod spodem. Także wow, środek skóra, wierzch skóra, to srebrne to jest oczywiście też skóra, tylko że malowana srebrną farbą. Piękne baleriny. Mam wielką zagwozdkę, to jest 37. Ale kupiłam też piękne buty, naprawdę piękne buty. Co prawda wierzch jest z materiału bardzo wygodne, takie nie za wysokie obcasy i też są one w rozmiarze 37, więc bardzo się udało. Prawie nieużywane, naprawdę tutaj troszeczkę przytarte, ale wszystko jest w stanie idealnym. Nie ma ani jednej ryski, plamki, niczego i zobaczcie, jakie w środku. Włoskie buty Chaussures. Muszę to sprawdzić, co to oznacza. Może ktoś wie, może ktoś zna tą markę. W każdym razie zobaczcie, granatowe, piękne, klasyczne buciki. Jakby odjąć ten tutaj koturnik mikro, to by było jakieś 5 cm obcasa, więc niewysoki obcas. Bardzo wygodny, bo ten materiał w środku jest wykończony skórą. One nie są całe z materiału. Więc oczywiście tutaj jest bardzo fajnie wyprofilowana i miękka wkładeczka, naprawdę miękka wkładeczka, więc na pewno to są buty super wygodne. Klasyczny granat, ideał.
jeszcze jedne świetne baleriny, które mogą się nadać jako takie buty na, do tańca. Wiecie, czasem jak się idzie na jakąś imprezę, wesele i potem zmęczone nogi, to trzeba przebrać. Office Girl, taka marka, i w środku są skórzane, na zewnątrz atłasowe. Cieniutkie buty i zobaczcie, one są nowe też. I jest napisane, że materiał, a w środku skóra, oczywiście podeszwa sztuczna, wiadomo. Takie po prostu atłasowe, bardzo płaskie balerinki. Właśnie coś takiego, co można sobie wziąć nawet bardzo płaskiego do bagażu, jako wieczorowa rzecz na zmianę. Bardzo praktyczna rzecz, słuchajcie. I to jest, też będzie to około 37. One są też na mnie dobre. Dalszy ciąg rzeczy właśnie z Janowa. Piękna koszula z wiskozy, Seidensticker, też markowa właśnie, fajna firma, tak wygląda, śliczna koszula, to jest około rozmiar, słuchajcie, LXL, zobaczcie jaka piękna wiskoza, taka żorżetowa, lejąca, gruba, jakościowa, to nie jest jakieś cienkie takie, to nie jest taka cienka wiskoza, jak wiecie, to takie tanie sukienki z sieciówek, z wiskozy, ale widać, że to jest takie, taka najcieńszy rodzaj wiskozy i się strasznie mną. To jest naprawdę porządny materiał. Piękna kolorystyka, cudowna koszula, naprawdę cudowna, bez kołnierzyka, bardzo prosta, będzie do wszystkiego pasowała, do białych spodni, do granatu, do niebieskiego. Idealny stan, oczywiście to nie trzeba wzmiankować, bo koszula wygląda jakby ktoś zdjął metkę tylko z niej. Naprawdę śliczna. Jest jeszcze jedna bluzka, bardzo ładna, i ona jest też w rozmiarze takim około ML. Bardzo piękna, marka Cream, to jest jakaś skandynawska firma. Patrzcie, tu ma koronkę, jest taka w stylu takim trochę wiktoriańskim, trochę vintage, ale to jest współczesna bluzka, tylko robiona w taki sposób. Oczywiście jest to bawełna, oprócz tej koronki zapewne, z fajnymi mankietami, bardzo pięknie wykończone, takie perełkowe guziki ma. Przymierzę Wam ją do takiej lnianej spódnicy, którą Wam zaraz też pokażę. Śliczna, śliczna bluzka, naprawdę piękna. I też jest stan idealny, tutaj nie ma plameczki, nic. Wiecie, ja kupuję tylko takie rzeczy, bo już wiele razy się nacięłam i staram się nie kupować rzeczy z wadami, o ile je widzę. Żadnych wad, żadnych, słuchajcie, tam zużytych materiałów, jakichś spranych kolorów, w ogóle nie ma takiej opcji. Czasem są takie rzeczy, które jakby z założenia, takie jak na przykład len, mają taki trochę feel i wyglądają na lekko takie już przyprane, ale czasem to jest właśnie efekt zamierzony i te rzeczy nie są tak naprawdę sprane. Sprane widać, bo zaczyna się robić już taki materiał z takimi lekko wystającymi włókienkami i to wtedy widać, że rzecz jest już użyta po prostu. Słuchajcie, kolejna rzecz z tego sklepu, oprócz butów i oprócz tej bluzki, to piękna sukienka i ona jest w rozmiarze L. Ona jest z ramionczkami, więc wiem, że może nie każda osoba w rozmiarze L będzie chciała z ramionczkami, ale jest w bardzo modnych trendach. Zobaczcie, tam przebitki Wam wklejam z nagrywek z sieciówki, które nagrałam tam kiedyś, że właśnie teraz te biało-niebieskich rzeczy jest wszędzie pełno. Bardzo, bardzo modne zestawienie i to jest też bardzo, bardzo modny krój. Ona ma tu w ogóle gumę z tyłu, dlatego... widzicie? Dlatego dosyć dużą ma tolerancję tutaj w pachach. Może być spokojnie na większy rozmiar, ma rozcięcie tu na boku nogi, więc naprawdę piękna sukienka, bardzo ładnie zrobione, to jest wszystko zmarszczone, tu są też gumeczki, więc to też fajnie się dopasuje do sylwetki. FB Sister, marka wiskoza, śliczna, też mogłaby być do tego typu trampek albo do takich właśnie bucików granatowych, chociaż te buty granatowe bardziej mi się kojarzą już z takim troszkę chłodniejszą pogodą i jakieś właśnie do granatowych spodni albo do sukienki z lnu granatowego. A to by fajnie wyglądało do tenisówek albo do jakichś fajnych klapek letnich. Piękna sukieneczka, naprawdę, no przyznajcie, jest jak nowa. No i to są rzeczy już z tego sklepu. Teraz pokażę Wam inne. To już są z innego sklepu w Zaklikowie. Tutaj jest z metkami bluzka od Misguided Tall. I to jest wiskozowa bluzka w 90%. Chyba sobie ją zostawię, bo to jest fajny sweterek na jakiś topik. Właśnie coś takiego krótkiego, do bardzo fajny kolor dla mnie też, chyba że jeszcze będzie dla Ani. Zobaczymy, czy jej się spodoba. Bardzo piękny sweterek, właśnie może być na jakiś taki sportowy staniczek, na topik.
do spodni, do spódnicy maxi. Naprawdę śliczna rzecz, prześliczna rzecz. Także też jestem zadowolona z tego. Mamy tu jeszcze rzeczy, które Wam zmierzę razem. I tutaj jest nowa bluzka również z metkami włoska, ale to jest, słuchajcie, bluzka od, też od Miss Guided, natomiast robiona we Włoszech, bo ma metkę Made in Italy. Zwykły taki podkoszulek z długim rękawkiem, z dekoltem i zmarszczeniem. Mi właśnie chodziło o taką zwykłą białą bluzkę basicową, która będzie mogła być do wysokiego stanu, bo czasami ciężko coś włożyć do wysokiego stanu, nie wszystkie bluzki się nadają, nie każda bluzka wygląda też fajnie, jak się wsadzi do środka. A to jest bardzo, bardzo fajna basicowa rzecz, z wyprzedaży, więc super, bo to nie jest żadne wielkie halo, no co prawda bawełna, więc ekstra, ale nie jest to nic jakiegoś takiego wymyślnego. Słuchajcie, i piękna spódnica w rozmiarze 38 z lnu. Len i wiskoza bodajże, jest to marka Evie Collection. Spódnica w takim kształcie bananowym. Teraz są modne te węższe takie spódnice. Ona ma tylko dół lekko rozkloszowany. Na mnie jest za dużo, ale przymierzę Wam tam poglądowo. Najwyżej się ją trochę przytrzyma. Dokładnie jest to 38, 55% lnu i 45% wiskozy. Bardzo porządny, grubszy materiał, nieprzezroczysty. Także można normalnie nosić. No i len, super. Len z wiskozą, piękny granat. Ideał do takiego paska i białej koszulki, albo właśnie takiej trochę vintage bluzki też by mogło być, zależy jaki wam się podoba styl. Właśnie do tych granatowych bucików, tutaj ją zobaczycie. Świetna, naprawdę świetna spódnica. Jeszcze jedna bluzka, którą też Wam oczywiście zmierzę, ale jest na mnie za duża. To jest też bluzka w rozmiarze niby L, ale może być na ML. Jedwab, słuchajcie, piękny kolor, patrzcie jaka piękna, bez rękawów, ale taka na szerokich ramionczkach po prostu, nie jest na ramionczkach, tylko to jest koszula bez rękawów. Bardzo piękna z oblekanymi guzikami. Jest też guzik zapasowy na metce, Lady Avenue, to jest taka vintage bluzka, naprawdę pięknym stanie, jak na bluzkę vintage, jest w pięknym stanie, kolor niesprany, nie ma żadnych naciągnięć, żadnych dziurek, niczego. I zostało nam tylko cała paczka, słuchajcie, poszewek. Wiecie co, ja poszewki jedwabne znalazłam i to naprawdę jak na jedwab, to w super cenie w lumpeksie. Nowe, nigdy nie używane, całe komplety jedwabnych poszewek i jestem zachwycona. Być może, że niestety nie będzie już ich wiele, jak ten film się pojawi, no bo wiadomo, pierwszeństwo mają moi przyjaciele i rodzina. Tak jest z takimi rzeczami. Przykładowo, piękne, jest chyba 4 takich pięknych burgundowych poszewek. To jest wszystko tam z metkami, że to jest jedwab, zobaczcie, nowa rzecz, totalnie. Taki piękny, piękny odcień czerwieni. Ciemnoszare są również. One są dosyć długie, słuchajcie, i to jest mniej więcej szerokość 40 cm, długość akurat tego jest chyba 80. Można oczywiście takie poduszeczki sobie skrócić, albo nawet ja to mogę zrobić za dodatkową opłatą. Także piękne. Sobie kupiłam też kremowe i różowe, bo ja mam taką pościel. Zobaczcie, jaki piękny jedwab, gruby. No, jedwabne poszewki, słuchajcie, no masakra. Jeżeli zostaną jakieś do niedzieli, to Wam tam napiszę w komentarzu, które kolory zostały. I jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to może się nadal zgłaszać. Słuchajcie, są też dwie takie duże, na te duże poduszki poszewki. Chyba 70x70 to będzie. Tak mi się wydaje. Albo nawet 80x80. Nie, 70x70. Przepiękny kolor. Wiecie co, ja robię tak, że mam poszwy inne, a chcę używać jedwabnych poduszek. No niestety na cały komplet pościeli jedwabnej jeszcze nie mogę sobie pozwolić. Ale właśnie poszewki z jedwabu naturalnego to jest coś cudownego dla skóry, dla twarzy, jeśli śpimy twarzą na tym. Bardzo zdrowe, właśnie pielęgnują skórę, jak już to wielokrotnie powtarzałam na temat jedwabu. Także zapraszam Was, jeżeli jeszcze coś zostanie, to dam znać, jakie zostało i możecie pisać do mnie na modaekokreatywna@gmail.com. Mam nadzieję, że podobały się Wam moje zakupy. Zapraszam Was na kolejne filmy. Będą oczywiście też jakieś stylizacyjne filmiki. Zapraszam Was na shortsy, bo dużo filmów wstawiam, również rzeczy, które wystawiam do sprzedaży, udostępniam innym. Pojawiam się w shortsach, na wszelkich mediach, które będą podlinkowane w opisie filmu.
Do zobaczenia w kolejnych filmach i na innych mediach społecznościowych. Cześć!